przygotowania, do wejścia do Unii Europejskiej już zaplanowano i tutaj trzeba sobie jasno zdać sprawę, że to jest świadoma polityka, której celem jest właśnie rugowanie tych małych i średnich gospodarstw, zniszczenie tych gospodarstw. Zresztą w 2001 roku byliśmy na spotkaniu w Wydziale Rolnictwa w Unii Europejskiej z komisją, która ustalała warunki przystąpienia polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej i po prostu prosto w twarz nam powiedzieli, że w Unii Europejskiej nie ma miejsca na małe gospodarstwa rolne, co jest oczywiście nieprawdą, i że jest konieczność wyrugowania, usunięcia z mapy polskiej co najmniej 1 000 000 rolników. No więc to jest celowa polityka. Ta polityka zaczęła się właśnie od tego procesu niszczenia tej infrastruktury, tak żeby rolnik nie miał gdzie sprzedać tego produktu, żeby nie miał gdzie sprzedać mleka, żeby nie było, prawda, to mleko przetworzone lokalnie. I jak wspaniale było, no i to właśnie jest to, co ja mówię, no nie wszystko, co było w komunie, było złe. Bardzo dobre, że były lokalne przetwórnie i jeździło się od jednego województwa do drugiego, były inne sery, inne smaki, inne specjały. No i co? I to wszystko zostało wymazane, zniszczone po to, żeby teraz z wielkim trudem i wielkimi nakładami pieniężnymi to powoli odbudowywać. Bo w tej chwili dostajemy dotacje, prawda, z Unii Europejskiej, żeby właśnie tworzyć te małe przetwórnie. No to jest po prostu niesamowita sprawa, tylko oczywiście skala zniszczeń jest tak duża, że odbudowanie tego, no to potrwa bardzo długo i potrzeba dużego wysiłku całego społeczeństwa.